Grupa Arche istnieje już ponad 32 lata. Jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się sieci hoteli w Polsce. Wizytówką firmy jest kolekcja 18 hoteli. Tworzą ją zarówno obiekty historyczne, jak i nowoczesne hotele miejskie. Rewitalizacja obiektów zabytkowych stała się ponadczasową misją firmy. Do kolekcji Arche należą m.in. Zamek Janów Podlaski, Pałac w Łochowie, Hotel Tobacco w Łodzi, Koszary w Górze Kalwarii oraz zdobywające szereg nagród Cukrownia w Żninie oraz Dwór Upchagena w Gdańsku. W budowie są już 3 następne hotele: Klasztor we Wrocławiu, Metalowiec w Muszynie i Sanatorium w Nałęczowie. A w planach jest kilkanaście kolejnych. Istotną częścią całego projektu budowy sieci hoteli jest inwestycyjny system Arche, który w marcu 2022 roku został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym jako jedyny w Polsce tego typu system rozliczeń z inwestorami. Nabywca bezobsługowego pokoju hotelowego pobiera co miesiąc zysk z jego wynajmu oraz całej powierzchni pracującej w hotelu, nie martwiąc się o jego obłożenie. Każdy lokal posiada księgę wieczystą, a inwestor otrzymuje specjalne przywileje. Grupa Arche w takich transakcjach ma już 32-letnie doświadczenie. Dzięki tym środkom finansowym odrestaurowuje wspomniane obiekty zabytkowe i buduje nowe hotele. Grupa prowadzi też szereg projektów, których misją jest łączenie ludzi i życie w harmonii z naturą. Jednym z nich jest Arche Siedlisko, komfortowo zaadaptowane i wyposażone kontenery morskie, usytuowane w najpiękniejszych miejscach w Polsce. Z myślą o tych projektach powstała fabryka Arche Prefabrykacja, której pracownicy przywracają życie wspomnianym kontenerom, zmieniając je w nowoczesne miejsca wypoczynkowe. Na terenie zakładu karnego w Siedlcach funkcjonuje również Arche Pracownia Rewitalizacji Mebli. To miejsce drugiej szansy, gdzie zatrudnieni więźniowie odnawiają meble znalezione w rewitalizowanych przez grupę obiektach. Zamiłowanie do kultury i sztuki oraz zaangażowanie społeczne jest kołem napędowym, by robić więcej i więcej. To zasługa osobowości prezesa Władysława Grochowskiego i jego żony Leny Grochowskiej, dla których największą wartością jest otwartość na drugiego człowieka. To stało się podstawą do utworzenia Fundacji Leny Grochowskiej, na której działalność Arche przeznacza 10% swoich dochodów. Głównym obszarem działań fundacji jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ich aktywność zawodowa i społeczna. Pod marką To My blisko 60 osób z zespołem Downa, Aspergera czy autyzmem tworzy w pracowniach artystycznych niepowtarzalne rękodzieła i wypieki. Grupa Arche to blisko 2000 pasjonatów oddanych swojej pracy. Swoim zaangażowaniem udowadniają, że da się łączyć sprzeczności, że warto ufać wszystkim, że warto zmieniać siebie i świat.